jeżeli ktoś popatrzy uważnie, to zobaczy tam taką małą tabliczkę, która trochę tę nazwę zmienia, a nie zmienia. Bo tam jest wyliczone są wszystkie polskie konstytucje od 52, ale przepraszam bardzo, od konstytucji 3 maja, konstytucja marcowa, kwietniowa, aż po obecną naszą konstytucję. A zatem plac konstytucji nie zmienił nazwy, ale ten desygnat się zmienił. Zamiast jednej konstytucji stalinowskiej mamy odniesienie do wszystkich konstytucji, no bo przecież zawsze jest jakaś konstytucja. I w ten sposób, proszę Państwa, nic się nie zmieniło, a jednocześnie coś się zmieniło. I to będzie opowieść o Krajowej Radzie Sądownictwa i o naszym sądownictwie. I od takiej paraleli chciałem zacząć. A skoro zaczynam od konstytucji, no to szczególnie młodzieży należy zacytować krótki przepis konstytucji PRL z 52 roku. Otóż sądy stoją na straży ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ochraniają zdobycze polskiego ludu pracującego, strzegą praworządności ludowej, własności społecznej i praw obywateli, karzą przestępców. Proszę Państwa, strzegą praworządności ludowej. No, kiedy mamy przy praworządności jakiś przymiotnik, w tym wypadku ludowa, to powinny się zapalić jakieś tam nam lampki ostrzegawcze, bo cóż to znaczy ludowa, to czym ona się różni od takiej sprawiedliwości tu kur, takiej po prostu zwyczajnej. No, czymś się różniła. Otóż ja pamiętam z doktryny PRL-u, że w tamtej doktrynie praworządność była rozumiana nie tylko jako działanie organów władzy zgodnie z prawem danego państwa, ale również jako wymóg działalności obywateli zgodnie z tym prawem. A zatem państwo praworządne, zgodnie z tą socjalistyczną doktryną, to miało być państwo, w którym organy państwa stosują i przestrzegają swoje prawo, a obywatele też je przestrzegają. Proszę Państwa, nic bardziej mylnego. Jeżeli mamy wyjść z praworządności ludowej czy socjalistycznej do tej zwykłej, to ona odnosi się do działania organów państwa. Ona odpowiada na pytanie, czy państwo jest praworządne, kiedy organy tego państwa działają zgodnie ze swoim własnym prawem. Czyli mówiąc zupełnie trywialnie, jeśli wszyscy, w cudzysłowie, w danym państwie kradną, ale policja ich goni, prokuratorzy oskarżają, a sądy skazują, to żyjemy w państwie praworządnym. I tylko taki jest wymóg. Ale ten przepis konstytucji, proszę Państwa, ta konstytucja zawierała jeszcze taki bardzo interesujący przepis artykułu 60. Sędziowie są powoływani, uwaga, i odwoływani przez Radę Państwa. Tryb powoływania i odwoływania sędziów określa ustawa. A kolejny przepis mówił, Sąd Najwyższy powołuje Rada Państwa na okres lat 5. A więc od razu mamy pewien istotny sygnał. Mówimy o praworządności ludowej, o niezależności sędziego, o niezawisłości sądów, a nad tym sędzią wisi miecz Damoklesa. Powołanie, odwołanie, Sąd Najwyższy, ale na 5 lat, a potem, a zobaczymy. Nic więc dziwnego, że w roku 1989 przy okrągłym stole ta kwestia została nader obszerny sposób poruszona i nawet doszło do pewnej konkluzji. Otóż w porozumieniu okrągłego stołu podpisanego przez profesora Geremka i profesora Rejkowskiego, jednego z jednej strony, drugiego z drugiej strony, możemy przeczytać coś takiego. Niezawisłości sędziowskiej strzec będzie Krajowa Rada Sądownictwa składająca się w większości z sędziów delegowanych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów powszechnych. Będzie ona przedstawiała prezydentowi, a został nim, jak wiemy, Wojciech Jaruzelski, co było w gruncie rzeczy wiadomym w czasach okrągłego stołu, a już na pewno po tych niejawnych ustaleniach z Magdalenki i sądów prezydentowi do powołania na stanowisko sędziego lub awansowania i tak dalej. Niezawisłość sędziowska będzie opierać się na zapisanej w Konstytucji zasadzie nieusuwalności sędziów.
A więc proszę Państwa, co nam się tutaj zjawia? Dwie zasady, że będzie nie usuwanie sędziów, nie przenoszenie sędziów wbrew ich woli i będzie takie ciało, Krajowa Rada Sądownictwa. Już nie sam prezydent Jaruzelski będzie o wszystkim decydował, tak jak wcześniej decydowała Rada Państwa o tych nominacjach, ale będzie jakieś ciało składające się po części z sędziów. I tak się też stało, bo w 1989 roku, przed tymi słynnymi wyborami czerwcowymi, doszło do zmiany konstytucji, którą niektórzy nazywają nowelą kwietniową 1989 roku. I cóż tam możemy przeczytać w tym nowym przepisie konstytucyjnym? Artykuł 60. Sędziowie są powoływani przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Sędziowie są nieusuwalni, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Uprawnienia, skład i sposób działania, podkreślam, bo to będzie ważne, sposób działania Krajowej Rady Sądownictwa określa ustawa. No ktoś mógłby powiedzieć, świetnie, idziemy w dobrym kierunku. Ale trzeba by się zastanowić i prawnik też powinien się zawsze zastanowić, kiedy tworzy konstrukcje prawne czy ustrojowe, na jaki rzeczywisty grunt one padną. Jaka jest zastana sytuacja? Jak to prawo będzie działało wobec bytów, które po prostu są tu i teraz? Przyniosłem tutaj Państwu małą książeczkę. Mam takie hobby, zbieram różne stare książeczki. Niektórzy by je chętnie spalili, często autorzy by je chętnie spalili, ale książki nie płoną, trawestując Bułhakowa. Otóż mam tutaj taką książeczkę Socjalistyczne państwo i prawo. Trzech znanych autorów. Leszek Garlicki, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, później obecnie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Zdzisław Jarosz, już nieżyjący, i Wojciech Sokolewicz, również swego czasu w III RP, oczywiście już sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Pan profesor Garlicki w tej książce pisze między innymi, bo to jego fragment jest. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż sądowa ochrona praw obywatela jest, jak dotąd, najdoskonalszym środkiem zapewnienia praworządności, między innymi ze względu na zasadę niezawisłości sędziowskiej, odróżniającej sądy od innych organów państwowych. Umocnienie pozycji sądów i niezawisłości sędziów jest też jedną z nieodłącznych cech rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego. Gdyby nie to ostatnie słowo, to bym się mógł pod tym podpisać. Ale dalej. W rozdziale Wymiar sprawiedliwości w państwie socjalistycznym możemy przeczytać coś bardzo, moim zdaniem, interesującego. Otóż pan profesor Garlicki rozwodzi się tutaj nad zmianami w Sądzie Najwyższym, w sądownictwie, pozytywnymi jego zdaniem. Przypomnijmy, w 1976 roku była zmieniona Zagierka konstytucja. I pisze tak. Siedzą tutaj sędziowie i prezesi Sądu Najwyższego, więc głównie ku nim kieruję te słowa. Umocnienie pozycji Sądu Najwyższego znajduje wreszcie wyraz w aktywizacji jego kontaktów z naczelnymi organami władzy państwowej w Polsce, przede wszystkim z Radą Państwa. Nie wiem, czy jest sędzia Johan tutaj? Nie wiem, ale to też do jego mógłbym skierować. Jest, tak. Tendencja ta w naszym kraju zarysowała się zwłaszcza po 1972 roku. Rada Państwa w sposób regularny dokonywała ocen działalności wszystkich sądów na podstawie informacji pierwszego prezesa SN i ministra sprawiedliwości, a na początku kolejnych pięcioletnich kadencji Sądu Najwyższego uchwalała kierunkowy program działania tego sądu, formułując ogólne zalecenia, między innymi w zakresie polityki wymiaru sprawiedliwości. Zaczyna się ciekawie, ale teraz będzie znacznie ciekawiej, proszę Państwa. Ponieważ profesor przystępuje do analizy zmiany, która nastąpiła w tych 30 kilku latach PRL-u. Od państwa dyktatury proletariatu do państwa socjalistycznego, łagodniejszego.
Powstanie rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego przynosi też istotne zmiany w sytuacji prawnej sędziego. Państwo dyktatury proletariatu, burząc dawny aparat państwowy, nie mogło oczywiście pozostawić wymiaru sprawiedliwości poza nawiasem dokonywanych przeobrażeń. Znalazło to wyraz m.in. we wprowadzeniu zasady wybieralności sędziów, pozwalającej na szerokie wprowadzenie do sądownictwa ludzi nowych, związanych z rewolucyjnym porządkiem społecznym. To było na początku, wtedy, kiedy komuniści przejmowali w Polsce władzę. A także na naprawienie nieuniknionych wówczas omyłek kadrowych. I teraz proszę uwagę. Stabilizacja socjalistycznego systemu politycznego i przejęcie aparatu wymiaru sprawiedliwości przez nową, wykwalifikowaną i jednorodną klasowo kadrę stworzyło jakościowo nową sytuację. Nie ma też potrzeby dokonywania stałej weryfikacji. Zaostrzenie wymogów objęcia stanowiska sędziego powoduje, że pierwsza selekcja jest w zasadzie ostateczna. Myślę, że to daje nam obraz sytuacji, w jakiej przyszło do obrad Okrągłego Stołu. Chcę tutaj teraz zacytować komentatora tamtych wydarzeń. Nieżyjącego już, ówcześnie bardzo znanego profesora Lecha Falandysza. Czynię to z wielką estymą dla niego. Wiem, że życiorys profesora Falandysza jest, że tak powiem, wielowymiarowy, bo jest to życiorys działacza Solidarności, współpracownika prezydenta Lecha Wałęsy, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, ale też jest to fragment życiorysu, który może wyłonić z akt Instytutu Pamięci Narodowej. Wielowymiarowy. To był promotor mojej pracy magisterskiej zresztą i osoba, która na drugim roku studiów zaproponowała mi pracę na uniwersytecie, co jak widzicie Państwo się dokonało. Więc dla mnie na pewno ważna. Tym chętniej ją zacytuję. Otóż profesor Falandysz pisze, rok 1989. Na jakiś czas przed rozmowami Okrągłego Stołu w najwyższych sferach partyjno-rządowych odgrzebano nagle wyrzuconą już niegdyś na śmietnik historii zasadę trójpodziału władzy. I to specjalnie nie dziwi, bo przecież pojawił się Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Rzecznik Praw Obywatelskich i tak dalej, i tak dalej. W propozycjach strony rządowej do dyskusji przy Okrągłym Stole problem statusu sądownictwa sformułowano jako postulat umocnienia gwarancji niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Z tego zręcznego zwrotu można było wyczytać, że po pierwsze, niezawisłość sędziów i niezależność sądów jest w PRL niezaprzeczalnym faktem i po drugie, że istnieją w tej mierze gwarancje, które jedynie należy wzmocnić. Strona rządowa chciała więc widzieć reformę sądownictwa jako dalsze doskonalenie tego, co już jest, gdyż jak się okazało, Montesquieu już faktycznie w PRL obowiązywał, ironizuje profesor Falandysz. A jedynie ostatnio postanowiono ten fakt ujawnić. Poza tym nastał akurat dobry czas, aby wzmocnić niezawisłość i niezależność obecnych kadr sądownictwa. Rok 1989, z których w stanie wojennym i pod jego wpływem odeszło wielu nieodpowiedzialnych ludzi, znów ironizuje Lech Falandysz. No bo wiadomo, byli ludzie, byli sędziowie, którzy po prostu za Solidarność nie chcieli skazywać, więc odeszli z wymiaru sprawiedliwości, z sądów. Trzeba więc urzędujących sędziów szybko ustabilizować i uczynić niewzruszalnymi, a będzie z nimi spokój na 10, 20, a może nawet 30 lat, jak dobrze pójdzie, pisze proroczo profesor Lech Falandysz. Takie sądownictwo może być sobie jeszcze bardziej niezależne niż obecne. A tacy sędziowie jeszcze bardziej niż dotychczas niezawiśli. Trzeba im tylko podwyższyć pensje
i póki czas mianować dodatkowo nową, młodą i odpowiednio dobraną kadrę, która trwać będzie w swej wierności. Partii, nie Monteskiuszowi, przez długie lata w spodziewanym okresie burzy i naporu. I dodaję, przepraszam wszystkich przyzwoitych sędziów za powyższe wywody. Ja też to przeprosiny te dodam. Proszę Państwa, o co więc chodziło? Co zarzuca profesor Chwalandysz? Otóż zarzuca tej zmianie, temu umocnieniu stanu sędziowskiego, tak naprawdę legitymizację starego układu przez układ nowy. Krajowa Rada Sądownictwa, w której będzie taki pasztet z konia i z zająca. Trochę tych z nowego, ale większość z tych ze starego układu będzie czuwała nad tym, żeby konstytucyjnie niezależni, niezawiśli sędziowie, nieusuwalni, trwali. Dzięki temu nikt nie będzie mógł powiedzieć, że to są jacyś sędziowie, nie wiem, niewłaściwi. Postsędziowie, jest takie pojęcie neosędziowie, to nie wiem, jakie należałoby wobec tamtych dawnych, o właśnie, użyć. Proszę Państwa, pisze profesor Chwalandysz tak. Powstać może pytanie, czy w związku z powyższym znaczny wysiłek, jaki włożyła strona społeczna w ugodę dotyczącą przyszłego kształtu sądownictwa, nie był inwestycją zbędną. Czy przez większość obrad nie zdobywaliśmy mozolnie tego, co z góry było przez stronę rządową przeznaczone na sprzedaż, a w rezultacie na resztę postulatów zabrakło już czasu i energii. Na marginesie. Też jesteśmy w łazienkach, w związku z tym nawiążę do tego. Powstanie listopadowe, to też się ono tutaj zaczęło, prawda? Od budynku szkoły podchorążych ku Belwederowi szli podchorążowie. Chcieli zmian, chcieli rewolucji, ale bardzo szybko ci, co mieli władzę i chcieli, żeby było jak było, chcieli to spacyfikować, żeby to się nie ruszyło. Co zrobili? Zaprosili do Rady Administracyjnej, dokoptowali czterech nowych członków z tych rewolucjonistów, między innymi Lelewera. A potem jeszcze, kiedy Mochnacki się rzucał i dalej chciał się bić, to zaprosili jeszcze Mochnackiego. I tak byli w mniejszości. Był to bardzo mądry manewr księcia Druckiego-Lubeckiego, który usiłował w ten sposób tak włączyć ich, żeby Radę Administracyjną pochodzącą z nominacji carskiej po prostu legitymizować w nowym układzie. No nie wzięli pod uwagę, że czasami, proszę Państwa, w historii zjawiają się tacy mochnaccy. Inna rzecz, że często efektu ich działania wprost nie ma, on przychodzi dopiero po latach. Mochnacki, kiedy przyszedł na posiedzenie Rady Administracyjnej, zażądał tylko jednego, jako jej członek, żeby się rozwiązała i to natychmiast. I tak się też stało. Proszę Państwa, jak komentuje to Lech Chwalandysz, który jest w drużynie jednak pewnej, drużynie reform? No widzimy, że komentuje to trochę sarkastycznie, trochę uszczypliwie, zgryźliwie może nawet, ale dodaje. Nasz szef przy okrągłym stole, profesor Adam Strzembosz, jest dobrej myśli. Co wyznał Wandzie Falkowskiej w wywiadzie opublikowanym w 5. numerze Gazety Wyborczej. Trzeba ufać swojemu dowódcy i myśleć jak on. Napisane jest to z wielkich liter, to on. Proszę Państwa, a co mówił profesor Adam Strzembosz, wówczas podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości? Na posiedzeniu Senatu 30 grudnia 1989 roku przemawiał przeciwko idei, która się wówczas pojawiła, zwłaszcza w Solidarnościowym Senacie, weryfikacji sędziów. Wskazywał
na niemożność działania prawa wstecz. Mówił o przedawnieniu. To przemówienie i inne przemówienia profesora Strzembosza z owego czasu kojarzy się nam z takim zdaniem, które przypisuje się profesorowi Strzemboszowi powszechnie, że sądownictwo, sędziowie oczyszczą się sami. A in concreto profesor Strzembosz mówił, jeśli państwo zażądają od ministra przygotowania ustawy, której ono nie jest w stanie przygotować, to rzeczywiście dojdzie jedynie do pewnego pustego zalecenia, które nie będzie mogło być pozytywnie rozstrzygnięte, bo po prostu nie może. I już. Zakończył swoje wystąpienie o moralnym samoodrodzeniu się części sędziów, którzy pobłądzili w czasach stanu wojennego. Proszę Państwa, rezultatem tego wszystkiego była ustawa, która się wreszcie pojawiła o Krajowej Radzie Sądownictwa, bo przez ładnych kilka miesięcy jej nie było. Taki był dylemat. Czy Wojciech Jaruzelski może powoływać sędziów, tak jak dawniej robiła to Rada Państwa, bo ma taką kompetencję, ale bez Krajowej Rady Sądownictwa, bo tej nie ma, bo jeszcze nie było ustawy. No więc pojawiła się ustawa z 20 grudnia 1989 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jaki był jej skład? To jest kluczowe. Kto miał tu tę władzę awansowania sędziów, powoływania nowych sędziów, decydowania, który to sędzia zasiądzie w Sądzie Najwyższym? Skład jej był następujący. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego, dotychczasowy, to był pan profesor Adam Łopatka. Wielu starszym osobom to nazwisko bardzo wiele mówi. Prezes Izby Wojskowej, akurat ona została wyróżniona, jeśli chodzi o skład KRS-u. Prezes NSA, dwóch sędziów SN-u, Sądu Najwyższego, jeden sędzia NSA i 9 sędziów sądów powszechnych. No ale wybieranych przez zgromadzenia ogólne sądów wojewódzkich, a zatem sądów wyższej instancji. A trzeba sobie zdawać sprawę, że w realiach Polski ludowej tak zwanej po stanie wojennym awansowanie do sądu wyższej instancji wymagało odpowiedniego, nazwijmy to, orzecznictwa, postawy, a często i przynależności partyjnej, bo były to czasy, kiedy sędziowie nie tylko mogli, ale w pewien sposób było wskazane, by należeli do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli Partii Komunistycznej. Poza tym jeden sędzia wojskowy, 4 posłów, 2 senatorów, osoba wskazana przez prezydenta i minister sprawiedliwości. Taki skład można sobie wyobrazić, no w jakiś sposób wskazywał, gdzie jest bezwzględna większość. I teraz, proszę Państwa, ta Krajowa Rada Sądownictwa, tak ukonstytuowana, przystępuje w 1990 roku do jakże ważnych czynności, między innymi do powoływania sędziów Sądu Najwyższego. Swoim zarządzeniem z 14 maja 1990 roku prezydent Wojciech Jaruzelski zarządził, że sędziów w Sądzie Najwyższym będzie 73. Przepisy stanowiły, że należy prezydentowi przedstawić 2 kandydatów do wyboru. Tylu należałoby przedstawić. W jakim trybie? No nie za bardzo było wiadomo, jak się to dokładnie ma odbywać. I można w związku z tym natrafić na bardzo interesującą notatkę jednego sędziego z Krajowej Rady Sądownictwa, Jacka Gudowskiego, który 4 maja 1990 roku złożył taką notatkę do wiadomości wszystkich sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Między innymi napisał tak. Trzeba też mieć na uwadze, że zajmowane dotychczas czy w przeszłości stanowisko sędziego Sądu Powszechnego albo nawet sędziego Sądu Najwyższego przez osobę, uwaga, bez studiów, aplikacji lub egzaminu nie ma znaczenia i konkludował dalej, nie ma znaczenia
w tym sensie, że nie można, nie nabywa on przez to obecnych uprawnień bez studiów. Daje to państwu jakiś tam obraz sytuacji. Sędzia Gudowski mówił po prostu tak. Słuchajcie, jak teraz powołujemy, to powołujmy solidnie. Niech to będą ludzie, którzy formalnie rzecz biorąc spełniają kryteria. Niedługo czekał na respons. Już 14 maja, proszę państwa, a więc 10 dni później, w aktach Krajowej Rady Sądownictwa można znaleźć notatkę, bardzo szczególną, bo zatytułowaną następująco. Opracowano w Sądzie Najwyższym. To jest tytuł notatki. Podpisu nie ma. Co tam opracowano w Sądzie Najwyższym? Ano opracowano to, że w związku z notatką członka KRS-u dotyczących kryteriów, jakie powinny spełniać kandydat i tak dalej do Sądu Najwyższego, tu się następujące uwagi. Sędziowie Sądu Najwyższego upływającej kadencji kandydują z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 89 o zmianie ustaw. Jest to akt szczególny, statuujący, że sędziowie obecnej, czyli ówczesnej, kadencji mają kwalifikacje upoważniające ich do kandydowania do Sądu Najwyższego. Z mocy tego specprawa. Brak lub skrócenie aplikacji nie może być więc traktowane jako samowola władz wymiaru sprawiedliwości, skoro miały oparcie w obowiązujących wówczas przepisach. Po zakończeniu okresu, ja czytam fragmenty tylko, po zakończeniu okresu przygotowującego do zawodu sędziowskiego osoby te uczestniczyły w miesięcznym lub dłuższym szkoleniu w ośrodku szkolnym, szkoleniowym Ministerstwa Sprawiedliwości, kończącym się kolokwium, będącym w istocie egzaminem sędziowskim. Nie jest słuszne stanowisko wyrażone przez autora notatki, iż nie ma przeszkód w powoływaniu na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego szeregu innych niż sędziowie osób, mimo iż nie spełniają one wymienionych w notatce kryteriów. Nie będę państwa dalej epatował. Rezultat był tego taki, że była ona przekonująca dosyć, widać ta notatka, bo w dyskusji sędzia Gutowski się tylko spytał, zaznaczył, że chciałby wiedzieć, kto jest jej autorem i tak na przyszłość to by prosił, żeby do KRS-u przysyłano dokumenty podpisane. Na to odezwał się pierwszy prezes Sądu Najwyższego, profesor Adam Łopatka. Nie powiedział, że on jest tego autorem, ale stwierdził, cytuję, że może ją podpisać. Ale podpisu chyba nie podpisał, bo w aktach nie znalazłem tego podpisu. Tak czy inaczej, proszę państwa, sędzia Gutowski powiedział, no w takim razie są dwa rozwiązania. Jedno takie, że nie mogą te osoby być sędziami, a drugie takie, że mogą, bo już długo sądzili. Jak państwo myślicie, na czym stanęło? Na tym drugim. Aczkolwiek z pewnymi wyjątkami, bo na przykład stwierdzono, że rzeczywiście osoby, które nie są magistrami prawa, nie skończyły studiów prawniczych i jednak nie mogą do Sądu Najwyższego kandydować. No i to jest niewątpliwie postęp. Są ludzie, którzy wierzą w postęp w dziejach i to jest pewien z dowodów, że taki postęp się dokonuje. Proszę państwa, zastanawiali się sędziowie, w jaki sposób mają, jaki ma być tryb ich postępowania. I podjęli uchwałę 4 maja 90 roku Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie trybu głosowania nad kandydaturami na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego. Nie ustawa o tym mówiła, oni sami sobie to wykoncypowali. A więc stwierdzili, że na początku wyłączą te kandydatury, które nie spełniają kryteriów formalnych, ale będą je wyłączać bezwzględną większością głosów. A potem w głosowaniu tajnym, poprzez skreślanie na liście, będą wybierać do poszczególnych izb Sądu Najwyższego kandydatów. Chciałem zaznaczyć, że wówczas i dodać,
I przez wiele, wiele, wiele lat później nie było żadnych rozmów z kandydatami, nie było przesłuchiwań kandydatów, nie było obszernych protokołów dotyczących oceny ich kandydatów. To, co możemy znaleźć, to bardzo krótkie, właściwie jednozdaniowe stwierdzenia. Jak to wyglądało? No wyglądało to na przykład tak, że znajdowaliśmy opinię przełożonego danego sędziego z danego sądu i ocenę jego orzecznictwa z lat 1985-89, czyli z 5 ostatnich lat. Czytaj, po stanie wojennym. Po stanie wojennym. Co było w tej ocenie orzecznictwa? Ano tylko jedna kwestia. Czy było stabilne, czy nie? Czy mu wzruszali w Sądzie Wyższej Instancji, czy nie? I to wszystko. Sędziowie zresztą w trakcie, członkowie KRS, nie tylko sędziowie, w trakcie dyskusji w KRS-ie wskazywali, że tak naprawdę to trudno im oceniać te niektóre kandydatury, no bo materiał, który mają, jest wąski, że tak powiem. Niemniej jednak kilka kandydatów odrzucono z przyczyn formalnych. Mam tutaj na przykład uchwałę numer 29/90 16 maja 1990 roku dotyczącą właśnie powoływania sędziów do Sądu Najwyższego, z której wynika, że postanowiła Rada wyłączyć następujących kandydatów jako nieodpowiadających warunkom z artykułu 28 ustawy o Sądzie Najwyższym i znajdujemy tu dwa nazwiska, Edwarda Strękowicza i Stanisława Zabłockiego. Nie wiem, czy chodzi o tego samego Stanisława Zabłockiego, który potem został sędzią Sądu Najwyższego. Chyba tak, chociaż niekoniecznie, bo znam jeszcze innego sędziego Stanisława Zabłockiego, zresztą kuzyna sędziego Stanisława Zabłockiego z Sądu Najwyższego, którego nawet doktorat czy pracę magisterską recenzowałem, który też jest dzisiaj sędzią, nie wiem, chyba w Sądzie Rejonowym. Więc może być inny. Ale w każdym razie, dlaczego to nazwisko? Dlatego, że tutaj z tym się wiąże pewna kwestia, jak funkcjonowała Krajowa Rada Sądownictwa również w następnych latach. Przyniosłem tutaj taki artykuł sędziego dzisiaj w stanie spoczynku, co stwierdzam z pewnym ubolewaniem, Konrada Wytrykowskiego pod tytułem Wymiar Sprawiedliwości. Preselekcja, brak odwołań i telefon od przyjaciela. Otóż sędzia Wytrykowski podnosi w tym swoim artykule, że obecnie jest zupełnie inaczej niż było przy powoływaniu sędziów w owym czasie, czy dawniej. Że konkursy były otwarte, że o na przykład, ja przeczytam, zacytuję. Warto przypomnieć, jak rzeczywiście wyglądały konkursy i procesy powoływania sędziów do SN przed 2018 rokiem. Konstytucja mówi, sędziowie są powoływani przez prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek KRS-u na czas nieoznaczony. Przepis wydaje się czytelny i jasny. Tym bardziej warto przeanalizować zasady rządzące powołaniami sędziów przed 2018 roku. Przed 2018 roku system preselekcji i kooptacji, gdzie rozpatrywaniem kandydatur na sędziów SN zajmowało się Zgromadzenie Ogólne SN, a więc organ niewymieniony w ogóle w artykule 189 Konstytucji. Ów organ nie tylko prezentował czy opiniował kandydatów, ale też dokonywał w drodze głosowania wyboru nie więcej niż dwóch kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie. Tylko te dwie wyselekcjonowane przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN kandydatury były przekazywane KRS. A zatem, żeby być sędzią KRS-u, trzeba było najpierw zyskać aprobatę Sądu Najwyższego. Nie można było do KRS-u przyjść, że tak powiem, z ulicy, tak jak ja to zrobiłem na godzinę i 15 minut przed upływem terminu. Dobrze, że on był do północy. Zresztą nie wiem, czy dobrze z perspektywy czasu, no ale mój czas się chyba jeszcze nie skończył zupełnie, więc jaki będzie finał, tego nie wie nikt. Prawo do drogi sądowej tych, którzy nie znaleźli uznania zgromadzenia,
było zamknięte. Przepisy nie przewidywały bowiem możliwości odwołania się od uchwały zgromadzenia w sprawie wyboru. Dodam, że samo postępowanie przez KRS, przed KRS było niejawne. Praktycznie nie zdarzały się przesłuchania kandydatów przed Radą, a przebiegły jej obrad nie sposób było domyślić się na podstawie kilkuzdaniowych ogólnikowych protokołów. No i teraz, proszę Państwa, co to z tym telefonem do przyjaciela i dlaczego to zacytowałem. Truizmem jest stwierdzenie, że od 2018 roku SN stracił władzę kooptowania sędziów. Musi jednak chodzić o coś więcej. W tym względzie wrażenie wywarł na mnie artykuł Stanisława Szofeta, pisze sędzia Wytrykowski, pod tytułem Istota i fundament władzy sądowniczej, mądrość pokoleń czy potrzeba chwili. Autor pisze, że, cudzysłów, uzasadnione jest przypomnienie, jak wyglądał proces nominacyjno-powołaniowy w SN, gdyż w nim najbardziej jaskrawo widać było wadliwość obowiązujących przez lata rozwiązań. Przyjmowano wręcz, że w SN ukształtował się zamknięty system wyłaniania władzy sądowniczej. To SN decydował o tym, kto może dołączyć do grona sędziów. Wspominali o tym jeszcze w 2018 roku ci, którzy dostąpili tego zaszczytu, nie widząc nic niestosownego w dzieleniu się informacjami o tym, że zostali zaproszeni do SN. Po przeczytaniu tego fragmentu, pisze sędzia Wytrykowski, pamięć natychmiast przywołała wystąpienie w Senacie ówczesnego prezesa Izby Karnej SN Stanisława Zabłockiego, który mówił: otrzymałem telefon od ikony odbudowy polskiego wymiaru sprawiedliwości, za jaką uważam profesora Adama Strzembosza. I zostałem zapytany, czy pan nie przeszedłby do SN? Sędzia Wytrykowski wyraża poważne wątpliwości co do takiego trybu działania. Proszę Państwa, czas mój się zbliża do końca. Widzę, tak? W związku z tym nie będę już... Może, ale ja widzę, że niektórzy są zainteresowani, tak? Pan prezes Izby Karnej jest zainteresowany, a Izba Karna to jest coś, z czym się mogę w przyszłości spotkać w związku z tym. Panie profesorze, na pewno, ale natomiast czas nas tutaj niestety goni. Poza tym chcieliśmy pożegnać profesor Manowską z uwagi na obowiązki służbowe. Bardzo dziękujemy za przybycie. Bardzo proszę. Przepraszam, ale muszę to powiedzieć, bo obowiązki służbowe brzmi tak nie wiadomo jak. Ja po prostu mam posiedzenie siódemkowe, czyli mam sesję. Jest to obowiązek sędziego, żeby się na tę godzinę stawić. Pretensje proszę zgłaszać do pani prezes Izby Cywilnej, profesor Joanny Misztal-Koneckiej, której nawet ja się boję. Dziękuję Państwu bardzo. Panie profesorze, jeszcze... Poprosiłabym o chwilę komentarza, jeżeli chodzi tak. O wyniki co do pytania, które było zadane. Pani sędzia, pozwoli pani i państwo, że puenta jednak będzie, prawda? Bo puenta jest. Bardzo proszę. A państwo prosiliście mnie, ja już daruję tutaj inne ciekawe kąski, może wybrnę tak, że w ramach pytań uda mi się na nie odpowiedzieć, ale jest kwestia cytatu, bo organizatorzy poprosili, żeby każdy referat był zaopatrzony w jakiś cytat. Ja wybrałem sobie cytat Kadry decydują o wszystkim. W związku z tym, ponieważ zacząłem od placu Konstytucji i Konstytucji Stalinowskiej, to chciałem przywołać autora tego cytatu. Ze wszystkich istniejących na świecie cennych kapitałów, najcenniejszym i najbardziej decydującym kapitałem są ludzie, kadry. Należy zrozumieć, że w naszych obecnych warunkach kadry decydują o wszystkim. Józef Stalin. Zagadnienia leninizmu. Proszę Państwa, nic bardziej aktualnego. Kadry decydują o wszystkim, bo jak napisał Lech Walandysz, spróbujmy zapamiętać znaną mądrość prawniczą mówiącą o tym, że dobrzy sędziowie dają sobie zwykle jakoś radę ze złym prawem, podczas gdy nawet najlepsze prawo nie będzie funkcjonowało dobrze w rękach złych sędziów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Panie profesorze, czy możemy prosić...